Hej, tutaj Justyna z Gitagoard. Przychodzę dzisiaj do Was z tutorialem na makatkę. I jestem strasznie, strasznie zadowolona, że w końcu robię dla Was ten tutorial, ponieważ tak naprawdę krosno, chociaż mam już od pewnego czasu, to dopiero niedawno zaczęłam na nim tkać i powiem Wam, że jestem zakochana. Zakochana nie tylko dlatego, że można na nim stworzyć przepiękne ozdoby do domu, które mogą być też idealnym prezentem dla bliskich, ale zakochana jestem dlatego, że teraz przyszła wiosna, a jak jest wiosna, to chcę się wychodzić z domu. A jak już wychodzić z domu i posiedzieć sobie w parku, no to czemu by czegoś przy okazji ze sobą nie zabrać i nie zrobić? I krosno jest idealnym materiałem, żeby właśnie je ze sobą zabrać i zrobić coś twórczego i kolorowego na spacerze. I wierzcie mi, ludziom się to bardzo podoba i też się zatrzymują i zastanawiają się, co to. Więc możecie przy okazji zaraszyć rynkodziełem. No ale ja tu gadu, a powinnam Wam powiedzieć, z czym to się je i co potrzebujecie. No więc, potrzebujecie krosno. Moje krosno to takie malutkie, podstawowe krosno, które możecie znaleźć w Passarcie. I to krosno ma w zestawie jeszcze takie dwa elementy. Jest to grzebyk. I jest to taka drewniana pałeczka, która nie pamiętam jak się nazywa. I generalnie ją można używać na dwa sposoby. Teoretycznie ona jest do nawlekania nici, żeby łatwiej się poruszało nią. Ale ja jej, szczerze mówiąc, używam do czegoś innego i do czego to Wam zaraz pokażę. A dlaczego? Ponieważ to bardzo ułatwia pracę. Potrzebujemy jeszcze oczywiście włóczki. I to, słuchajcie, mogą być dowolne włóczki. Ja akurat na osnowę wybrałam sobie Yarnart Baby, ponieważ ona jest tania, jest cieniutka i bardzo fajnie się na niej pracuje. Natomiast tutaj mam totalnie dużo rarytasów. Wzięłam Yarnart Shetland Chunky, Legend Bulky, Alpine Maxi, uwielbiam tą włóczkę, Himalaya Combo i jeszcze jedna Shetland Chunky. Natomiast jeżeli chodzi o wątek, to możecie użyć każdą włóczkę, jaką macie, nawet te, które Wam się kończą i akurat chcecie ich użyć. Potrzebujemy jeszcze kawałek tekturki, papieru, czegoś, czym zabezpieczymy dół naszej pracy. Zaraz Wam pokażę. Jakiej grubości ona będzie, to już tam zależy od Was. Ja mam taką troszkę większą i wydaje mi się, że taka jest lepsza. Nie wiem, ile ona tu może mieć centymetrów, z 5-6. Po prostu zwykła karteczka albo tekturka. Jeżeli chcecie zrobić takie pomponiki, jak ja mam tutaj, może pokażę Wam zbliżenie. Takie pomponiki, to polecam użyć Pompon Maker. Tutaj dzięki temu urządzeniu możecie robić różnej wielkości pompony i robi się je naprawdę bardzo szybko i serdecznie Wam je polecam. Jeżeli nie wiecie, jak ich użyć, dajcie znać w komentarzu. Bardzo chętnie nakręcę na to taki mikro tutorial, jak ich używać. I potrzebujecie jeszcze taką igłę dziewiarską. Ona bardzo, bardzo ułatwia pracę. To jest taka plastikowa igła z dużym oczkiem. Bardzo fajna sprawa. Ok, no to gadu, a najwyższy czas zabrać się do pracy. Najważniejsze w zakładaniu osnowy jest to, żebyście pamiętali, że włóczka musi być zawsze bardzo mocno napięta, bo bez tego Wam się pofaluje i nie będzie Wam się dobrze tkało, szczególnie jeżeli chcecie dodawać chwościki, które pokażę Wam, jak dodać, więc myślę, że będziecie chcieli. W związku z tym pokażę Wam, jak zakładać osnowę i jak to zrobić, żeby faktycznie była mocno napięta. Przede wszystkim najpierw robimy supełek. Supełek to jest bardzo ważna rzecz tutaj, ponieważ dzięki niemu nam się będzie osnowa trzymała. Mocno, tak? I to nie jest najlepsza pozycja moja do tworzenia, bo zawsze sobie trzymam krosno niżej, ale i tak Wam pokażę, że chodzi o to, żeby jak najmocniej naciągać włóczkę. Ja nie wiem, czy to tu widać, ile ja siły wkładam w naciąganie tej włóczki. Natomiast ona musi być taka sprężysta, jak najbardziej sprężysta i jak najmocniej naciągnięta, bo bez tego to nic nie wyjdzie. I będzie Wam się marszczyć i będzie niefajnie wyglądać. Także musicie użyć tutaj maksymalnej siły. Dobra. I teraz zostawiamy sobie kawałek, ale resztę odcinamy i znowu będziemy robić supełek, tym razem na końcu.
pamiętając, żeby ta osnowa była cały czas mocno napięta. Robimy oczywiście podwójny supełek. Dobra. Moja jest sprężysta, jest fajnie napięta. Myślę, że będzie się dobrze tkało. I teraz bierzemy te nasze srebrne cosie. To się na pewno jakoś nazywa, a ja jestem straszną ignorantką, że tego nie wiem, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, zakładamy. One są zakręcane, więc po prostu mocno je zakręcamy tutaj. I nie wiem, czy to już mówiłam, po co one są, ale one służą do tego, żeby nam się praca nie zwężała, kiedy będziemy tkać. Szczególnie to jest bardzo ważne na początku naszego tkania, jak jeszcze nie wiemy do końca, jak to robić i za mocno ściskamy, żeby nam na pewno nie było tam żadnych prześwitów, to jest duży błąd, ale one bardzo pomagają w tym pierwszym kontakcie z krosnem, dlatego fajnie, że są dodane tutaj. Dobra. I teraz bierzemy nasz kartonik i zakładamy co drugą nić osnowy. Czyli jedna idzie w dół, druga idzie w górę. To będzie ten fragment, którym zabezpieczymy węzełkami naszą makatkę, żeby się nie rozwaliła. I dajemy ją na sam dół. Dalej jest super napięta. I słuchajcie, w moim wypadku tkanie zaczynam zawsze od chwostów. Ale to nie jest tak, że zaczynamy je od razu od chwostów, bo najpierw musicie zrobić kilka rzędów, po prostu potkać, żeby Wam się te chwosty potem nie wysunęły. Dlatego mimo, że tutaj wygląda tak, jakby to było od razu chwosty, to jednak tak nie jest. Najpierw sobie troszeczkę potkamy. A może weźmiemy tą cieńszą. Biorę sobie Yarn Art Shetlandczanki. Ciężko się wymawia. I teraz właśnie to drewienko, o które Wam mówiłam. Ono teoretycznie służy do tego, żeby sobie tutaj nawlec włóczkę w ten sposób i możecie to zrobić i wtedy bardzo łatwo się przewleka, to jest super. Ale powiem Wam z doświadczenia, że mnie na przykład drażni, jak są nierozdzielone moje pasma osnowy, dlatego ja używam go do czegoś innego, mianowicie do tego, a tkam sobie igłą. Natomiast pewnie nie jedna osoba zajmująca się tym profesjonalnie chwyciłaby się za głowę, że tak robię, ale mam nadzieję, że nikt mi tego nie wypomni. Jeżeli wypomni, to będzie delikatny. Ok. Odmierzam sobie na razie trochę włóczki. Biorę na igłę. No i słuchajcie, zaczynam tkanie. Najpierw biorę te od dołu. Widzicie, tak sobie po prostu przewlekam. I nie chcę Wam psuć humoru, ale na tym właśnie polega tkanie. To nie jest wcale aż takie skomplikowane, jak się wydaje. A wydaje się trochę skomplikowane na początku. Tutaj przewlekam dosyć dużo tej włóczki, żeby zrobić tak 2-3 rzędy. Ok, i teraz bierzemy nasz grzebyczek. Jeżeli nie macie tego grzebyczka, bo się zgubił, to może być widelec albo Wasz grzebyk prywatny. Naciągamy. Super. I teraz zakręcamy wokół tej naszej metalowej części i robimy na odwrót. Teraz jest łatwiej, bo mam te uniesione już. Popatrzcie, jak to super wygląda. No, robi się to naprawdę mega przyjemnie i mega szybko. Wiadomo, że jakieś skomplikowane bardziej wzory później robi się już trudniej, no ale te początki są naprawdę mega przyjemne i bardzo Wam je polecam, są odstresowujące. No i znowu teraz robimy odwrotnie.
jak oglądałam filmiki na takich dużych krosnach, jak się tka, to byłam zachwycona techniką i szybkością tych niesamowitych kobiet, które robią przecudowne makatki i dywany. No i ja jeszcze tego doświadczenia nie mam i mam tylko takie małe krosno, więc wybaczcie mi, że trochę to jednak u mnie trwa. I zjeżdżamy znowu niżej. Naciągamy, ale już widzicie, coś się układa. No i w tą stronę znowu jest przyjemniej. No i słuchajcie, tak sobie robimy kilka rzędów. Ja sobie zrobię 5, albo 4 może wystarczy. Dobra, zrobię sobie 4 i przejdziemy do robienia chwościków. Ja chyba te makatki najbardziej kocham właśnie za te chwościki. Dobra, to sobie na razie zostawiamy. I ja sobie wybrałam tą Himalaya Combo na robienie chwościków. I teraz tak. Najpierw sobie musicie pociąć kawałki. To, jakiej wielkości zrobicie te kawałki, to zależy od tego, jakiej wielkości chcecie mieć chwościki. Jedyne, o czym musicie pamiętać, i to jest dosyć istotne, to to, żeby było ich więcej niż jeden. Bo jak powiesicie tylko po takiej jednej smętnej nitce, to nawet jeżeli ona jest gruba, to nie będzie to aż tak fajnie wyglądało. Więc ja, jako że ta włóczka jest dosyć gruba, to wybrałam sobie 4. 4 na jeden chwościk. I teraz bierzemy od lewej strony, możecie też zaczynać od prawej, ja zawsze zaczynam od lewej, dwie nici osnowy i dajecie mniej więcej na środek tę włóczkę, która jest przygotowana na chwościki. I teraz musicie je przewlec przez środek. Najpierw z jednej strony. Z jednej już jest. I teraz z drugiej. I zaciągnąć w dół. No i słuchajcie, mamy pierwszy. Pokażę Wam jeszcze raz, a potem się wyłączę i zrobię do końca i będziemy tkać dalej. Biorę następne 2. Do środka z jednej strony, do środka z drugiej strony i ciągniemy w dół. I powiem Wam, że to jest najlepszy sposób na sprawdzenie, czy macie dobrze napiętą nić osnowy, ponieważ jeżeli macie ją źle, to nie będą Wam się chciały te chwosty trzymać, będą się wyginać i będą niefajnie wyglądać. I to jest już pierwszy znak, że coś jest nie tak i że trzeba sprawdzić, czy nić jest dobrze napięta. Bo potem jak już trochę potkacie i będzie Wam się to źle robiło, to się jeszcze niechcący zniechęcicie, a tego byśmy nie chcieli przecież. Dobra, to ja sobie tutaj zrobię do końca i zaraz do Was wracam. No i mam już wszystkie moje chwościki zrobione. Przyznajcie, że wyglądają one naprawdę fajnie. I teraz zrobię sobie jeszcze kilka rządków tą moją szarą. Tyle, ile mi jej zostało. Nie zostało mi jej tutaj dużo, więc tylko tak trochę. Tutaj nic się nie zmienia, słuchajcie. Dobra. No to mam tutaj moje pierwsze tkanie już załatwione. I teraz wezmę sobie nieco grubszą włóczkę, czyli Legend Ball Key. I znowu zakładam ją sobie tutaj
właściwie robię to samo. Tylko może sobie teraz wezmę co drugi. Tak, żeby był nieco inny ściek. Czyli zmieniamy co dwa, a nie co jeden, tak jak wcześniej. Podkręcamy trudność. Ciężko jest się przestawić, od razu mówię. Ale myślę, że warto, bo będzie widać tą fajną różnicę. No i mam tutaj już drugi rządek zrobiony. Jak widzicie, świetnie się układa wszystko. I teraz przechodzę do kolejnego splotu. Biorę jeszcze grubszą włóczkę, tym razem Alpin Maxi. I pokażę Wam takie śmieszne zawijasy. I to będzie właściwie wszystko, no prawie wszystko, bo pokażę Wam oczywiście za chwilę, jak wykończyć jeszcze naszą makatkę. Natomiast mówię, że to będzie wszystko, ponieważ nie będę Wam dzisiaj pokazywać bardziej skomplikowanych wzorów, żebyście sobie ogarnęli najpierw ten początek, bo ten film nie wiadomo ile by trwał. A tak akurat na sam początek to wydaje mi się wystarczająco. Możecie zawsze dodać więcej supełków, tak jak ja sobie dodałam jeszcze tutaj, jak najbardziej jest to wykonalne. I możecie sobie dodać pompon. To jest bardzo proste i możecie to zrobić jak najbardziej. Ok. Biorę sobie taki grubszą łuczkę. Robię taki jakby zawijas. Zawijas jeden. Zawijas dwa. To są takie po prostu supełki. I one się wtedy tak fajnie układają. Są takie grubsze i ciekawie wyglądają. Po prostu w pętelkę wkładamy igłę. Tworzą takie fale, trochę, jakby. Już mi się wszystko chce zaczepiać teraz. Ale nie damy się. Dobra, mam tutaj moje fale. Takie, jak widzicie, wyglądają nieco inaczej. Teraz będę sobie tkać dalej moimi różnymi kolorami. Dokładnie w taki sam sposób. I może dodam sobie tutaj jeszcze kilka chwostów. Natomiast wrócę do Was, jak skończę. I pamiętajcie o tym, żeby zostawić sobie odpowiednią ilość miejsca tutaj na drewienko, które macie przygotowane, czy też na jakiś konar, na jakąś gałązkę, na której zawiesicie Waszą makatkę. To jest bardzo ważne też i zapomniałam Wam o tym powiedzieć. Ok, no to idę tkać dalej i widzimy się za jakąś godzinkę, jak już skończę. No dobra, kochani, i ja już tutaj mam zrobione wszystko to, co chciałam. Miałam dodać jeszcze sobie jeden pompon, ale stwierdziłam, że jednak zostanie bez. Tak mi się bardziej podoba. I teraz to, co musimy zrobić, to ściągnąć naszą pracę z krosna, naszą pracę, która wygląda tak, i zawiesić ją na kawałeczku jakiegoś patyczka, drewna, czy też co tam macie przygotowane. I teraz jak to zrobić? Po pierwsze, musimy ściągnąć pracę tak, żeby nam się nie popruła. Dlatego odkręcamy te nasze metalowe pręciki. Wyciągamy kartkę. Pręciki też wyciągamy. Chociaż to obecnie nie jest takie proste, ale musimy już na tym etapie wyciągnąć. Ok, dobra. I teraz będziemy robić węzełki. Czyli zdejmujemy pierwszy. Tutaj mamy trzy. Związujemy razem. Po prostu musimy zrobić supełki, żeby nam się nie popruło. Mamy jeden. Ja tutaj te akurat wiążę jedne z drugim.
Dobra. I teraz tutaj też zdejmujemy. Wyciągamy pręciki. I teraz jest moim zdaniem najgorszy element. Trzeba zrobić tutaj porządne supełki. No właśnie, ale tak, żeby zrobić je tutaj na końcu, właściwie na początku. Ciężko stwierdzić, jak to odmierzać. O, na początku. Tu muszę się odnaleźć, dobra. Pójdziemy od tej strony. Mam nadzieję, że tu włożę to moje drewienko, bo mam takie trochę grubsze. Dobra, tu już mamy zabezpieczone i tutaj będziemy wkładać nasz kawałek drewna, ale musimy jeszcze zabezpieczyć te końcówki, więc dajemy naszą pracę na drugą stronę. Bierzemy igłę dziewiarską. I tak, żeby nie było widoczne to z przodu, zabezpieczamy nić. I tak każdą końcówkę. Tak ze dwa razy przechodzimy. Dwa, trzy. A potem odcinamy. I zakładamy drewienko. A, moje się nie zmieści, słuchajcie. Ale generalnie chodzi tylko o to, żeby po prostu było na czym zawiesić. No tak, akurat tego nie przewidziałam dzisiaj z tym drewienkiem i nie wzięłam sobie większego, ale dokładnie w taki sposób się je zawiesza i tutaj daje się tylko takie coś do zawieszenia, takie jak mamy tutaj. Po prostu włóczkę przywiązujemy i mamy już wtedy zawieszone. No niestety akurat nie zostawiłam sobie miejsca na tak duży kawałek drewna. Jutro znajdę kawałek, który odpowiada i zrobię tak, żeby Wam pokazać już na zdjęciu, jak wygląda zawieszona całość. Jeszcze jedna ważna rzecz na koniec, chociaż nie jest moim zdaniem konieczna, to wyrównanie tych końcówek tutaj. Ale ja ich nie będę wyrównywać, bo mnie się podobają takie nierówne i wydają mi się takie ciekawsze. Natomiast jeżeli chcecie to zrobić, to najlepiej przykleić sobie je za pomocą taśmy klejącej do stołu i po prostu ostrymi nożyczkami w ten sposób sobie wyrównać. O, jeszcze tu mi został kawałek. Robienie makatki jest ogólnie naprawdę ekstra i polecam Wam, szczególnie jak jesteście na przykład zmęczeni po pracy i chcecie się zrelaksować, albo jak chcecie po prostu gdzieś wyjść z robótką na spacer. Tak jak ja ostatnio. Powiem Wam, świetne uczucie. Polecam. Zaraz spróbuję jednak to wcisnąć na ten mój patyk. Może się uda. Tak tylko przymierzyłam, ale od razu założyłam, że nie, a może jednak. Dobra, sprawdźmy. A może się jednak uda. Jednak coś z tego będzie, założę. Mam nadzieję, że nie poniszczę nic tak do końca przy tym. Dobra, nie ma co na siłę. W każdym razie pokazałam Wam, o co chodzi. Normalnie zakładamy tutaj sobie kawałek drewienka i zawieszamy potem na lince, czy tam na włóczce i mamy gotową makatkę. Wygląda ona tak, więc no szkoda, że nie wisi na niczym. Ale myślę, że możecie sobie to wyobrazić, tak jakby wisiała. Po prostu mistrzowski tutorial.
ale tak jak mówiłam, jest idealna na prezenty, idealna na, do dekoracji ściennej. W sumie wiecie co, ja już mam 3, więc może zrobię jakąś kompozycję i postaram się pokazać Wam na zdjęciach, jak to wygląda, jeżeli uda mi się wbić gwoździe do ściany. Ale może mi się uda. Okej, kochani, no to tyle ode mnie na dzisiaj. Jeżeli podobał Wam się tutorial, nie zapomnijcie dać kciuka w górę i nie zapomnijcie subskrybować, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. O, kot przyszedł się pożegnać też. Bardzo miło. Zapraszam Was też do siebie na GitagoArt, a jeżeli skorzystacie z tego pomysłu, nie zapomnijcie oznaczyć nas hashtagiem kurs Passart. No to tyle ode mnie, do zobaczenia w następnym tutorialu. Pa, pa!